Nie w dolność serca to taki zespół, który zamyka każdą chorobę kardiologiczną. Mamy różne choroby kardiologiczne, mamy zawał serca, mamy chorobę wieńcową, mamy wady zastawkowe, mamy wiele różnych chorób, które my leczymy. Te choroby leczymy coraz lepiej. W efekcie ci pacjenci przeżywają ostre epizody, przeżywają zawały i ci pacjenci po pewnym momencie wchodzą niewydolność serca, bo to serce jednakowoż my umiemy dobrze leczyć zawał czy chorobę wieńcową, ale nie do końca. To serce przeżywa, ale jest uszkodzone i to uszkodzone serce to serce niewydolne. W związku z tym w tej sytuacji lepiej leczymy pacjentów, pacjenci dłużej przeżywają, populacja nasza polska dłużej żyje, to są bardzo dobre wiadomości. Natomiast niestety na końcu wszystkich chorób serca jest niewydolność serca, którą my się zajmujemy. Ale są również dwie dobre informacje, że możemy zapobiegać chorobom prowadzącym do niewydolności serca i niewydolności serca, czyli cała profilaktyka jest przed nami. A druga dobra wiadomość, my jako lekarze niewydolności serca umiemy leczyć niewydolności serca, niewydolność serca jako proces i dostajemy coraz więcej lepszych preparatów, dobrych preparatów, tak jak w całym świecie, które sprawiają, że to leczenie niewydolności serca jest skuteczne.